Początkowo w polskim ruchu socjalistycznym dominowali działacze niechętniej sprawy niepodległości Polski, działacze internacjonalistyczni. Ale to się zmieniło w roku 1892. Wtedy to w Paryżu odbył się zjazd 18 polskich socjalistów niepodległościowych. Przewodził im Bolesław Limanowski. I tutaj, w Paryżu postanowiono utworzyć nową Polską Partię Socjalistyczną. Przy tej okazji napisano również program. Program, który przeszedł do historii jako Program Paryski PPS. Jakie były najważniejsze założenia tego programu? Naczelnym celem walka o odzyskanie podległości. Przyszła Polska będzie republiką demokratyczną, realizującą postulaty socjalne robotników, stopniowo dążącą do uspołecznienia środków produkcji. Przyszła Polska będzie federacją w granicach przedrozbiorowych. Jak więc widzimy, Polska Partia Socjalistyczna na czoło swoich postulatów wysuwa postulat niepodległości Polski. Program paryski PPS ewidentnie nawiązuje do Wielkiego Manifestu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Program Polskiej Partii Socjalistycznej jest bliski. Założeniom ideowym ruchu socjaldemokratycznego. Rok później, w oparciu o program paryski, powstają konspiracyjne struktury Polskiej Partii Socjalistycznej w Zaborze Rosyjskim. I tutaj młodym wyróżniającym się działaczem jest redaktor wileńskiego robotnika Józef Piłsudski. I to właśnie w dużej mierze zasługą Piłsudskiego będzie to, że Polska Partia Socjalistyczna Utrzyma, zachowa swój niepodległościowy charakter i będzie jedną z głównych sił politycznych walczących o Polskę Niepodległą. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych, Facebook i Twitter użytkownik barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze. Mój profil na portalu patronite użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.